Justyna Janik, witam Państwa w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca w gminie Więcbork. A dziś w programie będziemy mówić o turnieju sołectw w Jastrzębcu, o nowych mieszkaniach komunalnych w Runowie, o oddziałach żłobkowych w przedszkolu. Oczywiście muszą być przeprowadzone prace adaptacyjne i te prace już się rozpoczęły w przedszkolu. I o gminnych zawodach jednostek OSP. Zaczynamy jednak od turnieju tańca towarzyskiego dla dzieci, który rozegrano w szkole podstawowej nr 1 w Więcborku. W zawodach wzięło udział ponad 50 dzieci, którymi na co dzień opiekują się instruktorzy Sandra Pasieka i Artur Kozar. Idea na taniec towarzyski w Więcborku stąd. Ja po prostu stąd pochodzę, nigdy nie miałam możliwości tutaj tańczyć tańca towarzyskiego, więc chciałam to zapewnić dzieciom, które są z naszych okolic. To było w sumie moim głównym priorytetem, dlaczego tutaj razem z partnerem wróciliśmy, znaczy skąd go tutaj zaciągnęłam, dlaczego w sumie. Jest to po raz trzeci, jest to nasz turniej wewnątrzklubowy, więc to są tylko nasi wychowankowie. Cóż więcej, dążymy do tego, aby pozyskać możliwości na organizowanie turniejów wojewódzkich i ogólnopolskich, więc same najlepsze klasy taneczne, mam nadzieję, że uda nam się to zorganizować. Nasi tancerze tańczą już na arenie wojewódzkiej, czyli w klasach HGF, więc z czego jesteśmy bardzo dumni. Prowadzimy zajęcia w okręgu, tutaj jest Sośna, Sypniewa, Zmroczy, z różnych miejscowości. Nasi goście to przede wszystkim nasi sponsorzy, ludzie, którzy są z nami, wspierają nas w dobrych i złych momentach, więc dopingują nam i za to im bardzo dziękuję. Przede wszystkim rodzicom, którzy też nas wspierają, wspierają swoje dzieci, są z nami od początku do końca.
10 drużyn wystartowało w turnieju sołectw gminy Więcbork, który w tym roku zorganizowano w Jastrzębcu. Gospodarze nie dali szans pozostałym drużynom i najlepiej poradzili sobie z przygotowanymi przez organizatorów konkurencjami. W takich właśnie momentami mocno niesprzyjających warunkach pogodowych rozegrano w Jastrzębcu tegoroczny turniej sołectw gminy Więcbork. W sumie przygotowano 6 konkurencji, w których wystartowało 10 drużyn. Swoim gościom szans nie dali gospodarze, którzy wygrali w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajęło sołectwo Śmiłowo, a trzecie Bożyszkowo. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem pań z koła gospodyń wiejskich. Witamy Państwa serdecznie w naszej malowniczej wsi Jastrzębiec w gminie Więcbork. Jesteśmy kołem gospodyń, które działa w naszej wsi od wielu lat. Z tradycjami, z matki na córkę, nawet z babci. Super babki to nazwa całkiem spontaniczna, powstała tak zupełnie pod wpływem chwili. Same się tak nazwałyśmy i tak. Same tak się nazwałyśmy ze względu na to, że jesteśmy zorganizowane, umiemy się porozumieć. Szukamy literek i podajemy. Sołtys układa, podajemy kartonikowi sołtysowi. Literki. Halo, stańcie za napisem. Szanowni Państwo, ogłoszenie dla wszystkich sołectw, ponieważ konkurencje są bardzo wyrównane, rywalizacja trwa i żeby podnieść temperaturę, bo tak słabo słońce świeci, to Szanowni Państwo, dla sołectwa, które wygra, dodatkowe 2 transporty kruszywa. Bierzemy buteleczkę z wodą, przybiegamy i pierwszy zawodnik, bardzo dobrze, i czekamy na start. Wypić! Łeb, równo pójdzie, równo. Szukają monety, szukają pieniędzy w zbożu, Szanowni Państwo. Proszę, proszę! Dobra, na jutro! Brawo, 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 brawo! To jest mistrz! Znaczy brawo! Uwaga, o, tu jest inny styl. Spokojnie. Nie rozpraszajcie, Panie, nie? Uwaga! Ile sekund? 3, 2, 1, stop! Jedź, jedź! 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec! Stop! 4, jajka, wymienimy. Uwaga! Nie może przekroczyć tej linii. Mogę do tyłu, ale... Tak jest! Tu jest linia! 2, 2, proszę! Remi, tylko trójkę! Borby się nie dalej! I teraz kulminacja! Kulminacja! Pierwsze miejsce! Szanowni Państwo, i bardzo dobrze! To jest nagroda! 46,5 punkta! Sołectwo! Do Jastrzębia! A za rok kolejny turniej zorganizuje sołectwo Suchorączek. Maciej Bur, Kraina TV. 2 oddziały żłobkowe powstaną w przedszkolu gminnym Niezapominajka w Więcborku. Rekrutacja już się zakończyła, a wynika z niej, że opieką zostanie objętych w sumie 25 dzieci. 3 wnioski jeszcze czekają na to, aby dzieci osiągnęły wymagany wiek 1 roku, czyli docelowo będzie 24 dzieci. Będzie we wrześniu rekrutacja uzupełniająca, także mam nadzieję, że spotka się to z odzewem i wypełnimy ten limit tych 30 zgłoszeń. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć całą pewnością, że ten klub dziecięcy powstanie i od 1 września będzie funkcjonował na terenie gminy Więcbork. A panie burmistrzu, czy przedszkole jest gotowe na takie wyzwanie? Czy tam jeszcze będą jakieś prace adaptacyjne prowadzone przez okres wakacyjny? Oczywiście muszą być przeprowadzone prace adaptacyjne i te prace już się rozpoczęły w przedszkolu. Musi być wyremontowane pomieszczenia, w których będą przebywały te dzieci, łazienki.
ale mamy zapewnienie, że do końca sierpnia te prace zostaną zakończone i ten klub będzie funkcjonował w pomieszczeniach przedszkola gminnego Więcborku. Panie burmistrzu, czy to jest początek opieki nad tymi najmłodszymi dziećmi w gminie Więcbork? Zmierzam do tego, czy gdzieś tam w planach dalekosiężnych macie budowę żłobka i klubu dziecięcego jako osobnej instytucji? Nie ukrywamy, że to, co w tej chwili zrobiliśmy, że ten klub dziecięcy będzie w budynku przedszkola, jest taką próbą, czy w Więcborku będzie zainteresowanie tego typu formą pomocy dla dzieci i rodziców. I jeżeli to się sprawdzi, będzie takie zainteresowanie, nie wykluczamy przygotowania dokumentacji projektowej pod budowę budynku stricte już żłobka, ale na razie chcemy zobaczyć, jak będzie to funkcjonowało i czy będzie zainteresowanie, bo nie chcielibyśmy zaangażować pieniędzy, wybudować żłobka, a potem okazałoby się, że nie byłoby chętnych. 5 zupełnie nowych mieszkań komunalnych pojawiło się w Runowie Krajeńskim. Ich budowa i remonty właśnie się zakończyły. Teraz komisja mieszkaniowa zdecyduje, komu zostaną przydzielone. Jesteśmy już po odbiorach, mieszkania są gotowe do użytkowania. Powstało 5 nowych mieszkań komunalnych, plus 2, które istniały dotychczas, zostały wyremontowane. Budynek, w którym się znajdujemy, jest to budynek po byłym przedszkolu w Runowie Krajeńskim. Budynek niszczał, dlatego też podjęliśmy decyzję o jakimś sensownym zagospodarowaniu. Wymyśliliśmy, że będą to mieszkania. W 2016 roku zapadła decyzja o remoncie tego i przystosowaniu tego budynku na mieszkania komunalne. Radni zaakceptowali pomysł burmistrza. Stworzony został projekt. Radni podjęli decyzję o przekazaniu środków. No i dzięki temu te mieszkania powstały. Jaki jest metraż tych mieszkań i ile one kosztowały? Mieszkania są w przedziale pomiędzy, najmniejsze mieszkanie ma 30 metrów kwadratowych, największe ponad 60 metrów kwadratowych i koszt około 700 tysięcy złotych, z tym, że chciałbym od razu powiedzieć, że nie są to mieszkania typu deweloperskiego, a więc ich standard jest dużo wyższy i dlatego ich cena jest też dużo wyższa niż takie, które są deweloperskie, gdzie nie ma wiadomo podłóg, drzwi, ściany nie są przygotowane, a tutaj praktycznie są mieszkania gotowe do tego, żeby je zasiedlić. A panie, no właśnie, panie burmistrzu, kto je dostanie i kiedy? Jest lista osób, które ubiegają się o przyznanie lokali komunalnych, jest specjalna komisja powołana, której przewodniczy pan burmistrz i przypuszczam, że na najbliższym posiedzeniu komisji, czyli w lipcu, zapadną już konkretne decyzje, kto z mieszkańców gminy Więcbork otrzyma to mieszkanie komunalne, chociaż warunek jest taki, żeby była to osoba, która będzie w stanie utrzymać to mieszkanie, będzie płaciła czynsz, będzie w stanie też zapłacić za ogrzewanie. I na sam koniec pokażemy Państwu siłownie plenerowe, które pojawiły się w Więcborku oraz krótką relację z zawodów pożarniczych gminnych jednostek OSP, które tym razem zorganizowano w Sypniewie. Ja już dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Z programu rozwoju obszarów wiejskich gmina Więcbork dostała dofinansowanie w wysokości 63,63%. Powstały siłownie plenerowe w Runowie Krajeńskim, w Czarmuniu, w Witunii oraz na plaży miejskiej w Więcborku. Łączny koszt był około 80 tysięcy. Dostaliśmy ponad 55 tysięcy, natomiast dodatkowo jeszcze wybudowaliśmy siłownię plenerową przy promenadzie w Więcborku oraz urządzenia do tak zwanego strict workoutu. Panie burmistrzu, to już jest gotowe, już z tego można korzystać? Tak, na dniach właśnie zostało oddane to do użytku. Mam nadzieję, że już w tym sezonie turystycznym będą one służyły zarówno mieszkańcom, jak i turystom, którzy przybywają na teren naszej gminy. Startują na ogół wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Więcbork, których jest 9. Startują również drużyny kobiece, a także drużyny młodzieżowe z jednostek. W tym roku gminne zawody miały odbyć się na stadionie miejskim w Więcborku w dniu dzisiejszym. Jednak wiadomo, że trzeba najpierw przygotować boisko, pomierzyć tory, ustawić sprzęt. No i niestety nie wypadło nam tam, ponieważ w sobotę po południu był mecz i w związku z tym nie mieliśmy możliwości przygotowania boiska, dlatego zawody odbywają się w Sypniewie, które jako gospodarz w dniu wczorajszym przy pomocy jednostki OSP Lubcza i Zakrzewek przygotowały właśnie boisko do dzisiejszych zawodów.
W dniu dzisiejszym startuje ogółem 11 drużyn, w tym 7 drużyn seniorów, 2 drużyny kobiece i 2 drużyny młodzieżowe, a sędziuje Wojewódzka Komisja z Kolegium Sędziów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy, a sędzią głównym jest druh Stanisław Rychlewski. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i zawody się udadzą, a wszystkim drużynom życzę zwycięstwa.